przystanku w takiej pięknej okolicy. Pamiętam, że jest przystanek, ale i tak to jest nietrwowe. I muszę iść tam gdzieś, w góry. Mam 7,5 km. 7,5 km to nie znowu tak dużo. Zawsze myślę, że złapię jakieś stopa. Idę w dół, pod górkę, ważne, żeby wrócić, bo już będzie ciemno, bo jest 14:30 gdzieś, no. No nie, no nie ma co, śniegu nie ma. Droga też taka, że nic nie jeździ. To w sumie trochę mogę martwić, bo później chciałem, żeby coś jechało. 14:30, 15, o 16:30 powinien być pod Kocią Świątynią, więc jeszcze będzie jasno. Nie wrócić. No i no, nie mogę na piechotę pójść do Nagaoki, bo jest tunel chyba z 5-kilometrowy. Ale jeżdżę na jakieś te autobusy czasami. No ważne, żeby być na 8:00 mam pociąg najpóźniej do Tokio i wtedy mam tylko 10 minut na przesiadkę na nocny. A Tokio Station jest duże. No ale co, no, mam amulet z kotem, mam Garfielda w plecaku. Dobre chęci, wyspałem się w pociągu, no bo taka ładna droga. Taką mógłbym jechać śmieciarką. No taki piękny, nie ma co. Dzisiaj nie zatrzymuję, zresztą mało Audi jest, bo za mały napis. Więc idę sobie dalej, podziwiając widoczki. No i dojdę, tylko wrócić jeszcze trzeba będzie. Bez sensu jest tunel w ogóle, no jak ja mam przechodzić? Idziemy dalej. Nikt się nie zatrzymuje. Prawie nikt nie jeździ. Jeszcze jakoś gorąco jest, teraz zimno. Dlaczego się nie robi dla kocich miejsc? Kupiłem sobie ciepłą kawusię. Bo jeszcze trochę przede mną jest. Zarłem. Jeszcze pod górkę trzeba troszeczkę po schodkach. Nie jest łatwo dostać się do kotków. To by było warto. No, także wygłaskałem kotka, zostawiłem mu grosika, no i 7,5 km z powrotem na busa. No ale cieszę się, że tu przyjechałem, bo no, uroczy jest, uroczy kotek, no, wiele kociego szczęścia.